teraz zapraszam do obejrzenia sketchu popularnego w Polsce kabaretu moralnego niepokoju pod tytułem Egzamin z historii. Państwo wszyscy na egzamin? Do jutra stąd nie wyjdziemy. Dobrze, kto pierwszy? Może ja? Mogę ja? Mogę ja? Przepraszam, nie, przepraszam kochani, że bez kolejki, ale mogę ja pierwszy, bo... Nie, no kochani, bo mam za chwilę ostatni PKS do Wołomina. Co? Co się go przelecę, co? Mogę? Mogę? Mogę, tak? Thanks. Nie ma co szukać, nic nie wkładałem. No cóż, kolego dzwoniec. Widzę, że 4 lata studiów niczego pana nie nauczyły. Podoba mi się na pierwszym roku. To niech się pan specjalnie nie odzwyczaja. Dobrze, co my tu mamy? Sądząc po dotychczasowym przebiegu pana nauki, czeka nas dziś horror. Musi być pan przygotowany na wszystko. A pan jest przygotowany na cokolwiek? Nie, no ja się utrzymam, ale wie pan, jak to jest w akademiku. Mieszkam w jednym pokoju z 3 kolegami. Jeden jest ze wsi. I ten, co jest ze wsi, to trzyma świnie pod łóżkiem. Ta świnia chrząka, to łóżko się trzęsie, na tym łóżku leżę ja. Mi oczy latają, nie mogę czytać. Drugi kolega ma astmę i też chrząka. I to nawet podobnie jak ta świnia, do tego stopnia, że kiedyś chciałem od świni 100 pożyczyć. I co? Udało się? No co, pan od świni? Miała tylko 50. Więc ta świnia chrząka, tamten kolega chrząka, jak nie chrząka, to śpi, jak śpi, to chrapie. A trzeci kolega znosi steropian z całego miasta, bo dorabia przy ocieplaniu bloków. Ten steropian trzeszczy, ta świnia chrząka, tamten chrapie. Jak to się wszystko na siebie zwali, to i trzeszczy, chrząka i chrapie jednocześnie. No i weź tu się ucz! No weź tu się ucz! Nowe, a ja się uczę. No to nie wiem, to niech się pan może spróbuje tak jakoś zamknąć w sobie. Kiedyś tak leżałem bez ruchu, to mnie świnia zaczęła gryźć. Myślała, że nie żyje, a świnia ta głupia z podleśnej złapie za rękę. Trzyma, no naprawdę chyba tylko w dziekanacie jest większy pieprznik niż u nas. No kolego dzwoniec, niech pan nie narzeka na bałagan w dziekanacie, bo chyba tylko dzięki niemu uda się panu skończyć te studia. No dobrze. Zacznijmy wreszcie. Niech mi pan, kolego dzwoniec, na początek może zreferuje sytuację Francji pod koniec XIX wieku. Kogo? Nie, kogo? Bo pan tak niewyraźnie lelelele powiedział, kogo? Francji. Aha. To jest takie państwo między Hiszpanią a Niemcami. Mhm. A nie odwrotnie? No ale gdzieś tam w każdym razie. Dobra, nie, Francja to ja wiem to. U nas nawet ta nasza świnia mówi po francusku, wie pan? Jak się ją kopnie, to mówi tak... Tak mówi świnia! Powaga! A potem znowu po polsku. Niesłychane. Tak mówi, no. Dobra, czyli opisz sytuację Francji, tak? Tak. Nie Węgier. No nie, no Francji. Francji, dobrze. Nie, bo dlaczego pytam? Bo ja mogę mówić o wszystkim. Mogę mówić o Węgrzech, mogę mówić o Francji, mogę mówić o Węgrzech. To znaczy, wolałbym o Francji. No, jak pan woli, to pana wybór. Pan poniesie konsekwencje. Czyli co, ruszamy, tak? Tak. Ale pan mi w głowie skłował, już w końcu nie wiem, na czym stanęło. Czy na Węgrzech, czy na Francji, czy na Węgrzech, czy na Węgrzech. No to... A więc w końcu stanęło, pomogę panu, na Fra-grzech. Si, na Francji! Dobra, niech będzie Francja, no. Nie będę się kopał z koniem. Czyli co, zaczynamy, tak? No jakby pan mógł. Sytuacja Francji... Sytuacja Francji była...
No jakby to... Kolego dzwoniec! Tak, słucham, co? Kolego dzwoniec, ja nie chciałbym panu przerywać. Nie, właśnie bardzo dobrze, niech pan się wtrąca. Jak pan czegoś nie wie, proszę się pytać. No to fajnie właśnie, pomagajmy sobie. No właśnie, pomogłaby mi odpowiedź na pytanie. Ta śmiało, tak. Czy to jest wszystko, co pan wie na ten temat? Nie, nie. Chociaż nie ukrywam, że jest to zdecydowana większość. No to może by pan jednak jakoś spróbował rozwinąć tak. temat. Tak, dobry pomysł. Profesor, wiedza co farsę bierze. Dobra, czyli rozwinąć temat. A na czym skończyłem? Coś takiego właśnie. Aha, czyli to już mówiłem, tak? Tak. No czyli co? Umówmy się, że trójka jest, powalczymy teraz o piątkę. Sytuacja Francji była w bardzo trudnej sytuacji. No, muszę przyznać, że językowo to zdanie było naprawdę brawurowe. Dziękuję. Co, jeszcze coś? Ale pan ciśnie. Dobra, czyli dalej. Sytuacja Francji była w bardzo trudnej sytuacji. Podobnie sytuacja wyglądała na Węgrzech, gdzie pułkownik Rakoczy wkroczył do Budapesztu, aby tam pod pozorem spotkania się z generałem Bemem polski ślad... Kolego dzwoniec, nie chcę już ani słowa słyszeć o Węgrzech. Hitler był najgroźniejszym z hitlerowców. Ale drzymała, robił go w wała. Tak? Tak. A w jaki sposób? Miał wóz i się chowa raz pod wozem, raz na wozie, także Hitler zagląda, gdzie jest drzymała, wo jest drzymała, a drzymała pod wozem. Tyle go Hitler widział. A drzymała dzielny dał nogę, następnego dnia był już w Budapeszcie. A tam spotkał się z pułkownikiem Rakoczym, aby pod pozorem spotkania się z generałem Bemem. Z generałem Bemem polski ślad. Wyruszyć wspólnie Ikarusem. Słowianie żyli w domach z drewna, z których dym wychodził mniejszymi otworami, a Słowianie większymi. Chyba, że któryś był mniejszy Słowianin, to wiadomo, razem z dymem szt. Jak chcieli rozpalić ogień, to pocierali o siebie krzemień o krzemień, chyba, że któryś był leworęczny, wtedy wiadomo odwrotnie, a pod spód podkładali stare gazety. To się jarało, się wszystko paliło. Trudno było rozpalić takie ognisko, ale Słowianie byli wytrwali. Dlaczego? Dlatego, bo mieli narządy z kamienia. No to bardzo ciekawe, co pan mówi, kolego dzwoniec. Ale jaki to ma związek z Francją? Dobre pytanie. W ogóle pan mi się podoba, widać, że pan słucha. Jaki to ma związek z Francją, tak? Ten kamień. Jaki ma związek? Radziecki? Nie. Jaki ma związek kamień z Francją, tak? Stara francuska bagietka jest twarda jak kamień. Jak ją połknął generał Świerczewski, no to się kulom nie kłaniał. No bo jak lecą kulom, chce się ukłonić, a stoi bagieta, przeby go nie możliwe, że się ukłonił. W ten sposób dostał 3 kule w brzuch. To była chyba zasadzka Stowarzyszenia Ordynacka. Ale Świerczewski nie gapa. Dlaczego? Dlatego, bo się odgiął, strzelił z łuku jakiego kurskiego i w ten sposób padł pragniony dla Francji de Gaulle. W ten sposób padł pragniony dla Francji de Gaulle! Zinedine Zidane! Oui, 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 oui. W ten sposób padł pragniony dla Francji de Gaulle. No. Koniec! To znaczy, może ja czegoś nie doczytałem, ale bo ta świnia mi książkę zjadła. Świnia zażarła. Wi, 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 wi! Wi, zjadła, zażarła. Wi, 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 wi! Także.
Co pan nic nie mówi, zatkało pana? Postanowiłem uczcić tę tragedię minutą ciszy. Czas minął. I pański też na tych studiach. Co dostanę? Prasłowiańską pałę. Jak, mi pałę? Nie, dlaczego? Nie, 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 nie. Oui, oui, oui. Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa do odwiedzenia nowego biura naszej Credit Union, znajdującego się przy 377 Main Street East w Milton. Nasza nowa lokalizacja została wybrana specjalnie z myślą o tych z Państwa, którzy mieszkają na zachód od metropolii torontońskiej. Oferujemy szeroki zakres usług i gwarantujemy miłą, szybką i w pełni profesjonalną obsługę. Zapraszamy! Kaniaga Travel oferuje promocyjne ceny na ubezpieczenia turystyczne dla wyjeżdżających i odwiedzających Kanadę, w tym ubezpieczenia kosztów podróży, medyczne, wypadkowe i bagażu. Technologia rozwija się w zawrotnym tempie. Niezwykła szybkość i wydajność komputerów sprawiła, że dzisiejsza bankowość jest łatwiejsza w obsłudze niż kiedykolwiek. Niestety, żadna technologia nie jest w 100% niezawodna. Dlatego Polish Credit Union używa najlepszych systemów zabezpieczeń, aby Twoje konto działało bezawaryjnie i było w pełni chronione przed jakąkolwiek ingerencją z zewnątrz. A więc śpi spokojnie. Bezpieczeństwo Twojego konta jest w najlepszych rękach. Polish Credit Union. To ma sens. Polska Credit Union przedstawia swoją najnowszą ofertę. Kredyty dla rolników. Jeśli planujesz rozwój i unowocześnienie swojego gospodarstwa rolnego, zakup nowych maszyn, zwierząt lub innych rzeczy, to skontaktuj się z nami. Poszczegółowe informacje zadzwoń na podany numer albo odwiedź naszą stronę internetową. Przedstawimy Państwu kolejną prelekcję znakomitego malarza i grafika Leszka Wyczółkowskiego, prezentującego co dwa tygodnie twórczość polskich malarzy przełomu XIX i XX wieku w historii sztuki nazwanego okresem Młodej Polski. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, słonecznie i kolorowo. Dzisiaj przybliżę Państwu pierwszą część poświęconą twórczości naszych znakomitych artystów okresu Młodej Polski, gdzie tematem przewodnim była noc. Józef Chełmoński to filar polskiego realizmu i czołowy reprezentant Młodej Polski. W jego tak bogatej twórczości znajdujemy ciekawe prace w nocnej scenerii. Powrót z balu to niezwykle ekspresyjna kompozycja, malowana walorowo w bardzo skromnej palecie, opartej na kontraście koni i sani z zimowym pejzażem. Źródłem światła jest tu przecież księżyc. Noc księżycowa to również bardzo sugestywna kompozycja. Wspaniale oddaje kolor i atmosferę tej nocnej odsłony mroźnej zimy. Jednym z moich ulubionych nokturnowych pejzaży tego wspaniałego artysty jest noc na Ukrainie. Tu Chełmoński po mistrzowsku oddaje atmosferę zimy nocą. Pejzaż zbudowany jest z kontrastów ciemnego nieba z walorowo przedstawionymi przestrzeniami śniegu. Chełmoński potrafił ukazać nocny pejzaż również w zupełnie innej, bardziej przyjaznej atmosferze. Przykładem może być noc księżycowa. Tu księżyc w pełni rozjaśnia niebo, które delikatnie ukazuje nam zastygły w ruchu pejzaż. Noc w malarstwie rządzi się swoimi prawami. To poświata księżycowa lub jej wręcz brak decydują o bardzo skromnym kolorycie. Nocne światło manifestuje się dużymi kontrastami. Wyzwaniem dla artystów jest jednocześnie ukazanie delikatności i niuansów, jakie oferuje nam natura. Bardzo wzruszająca jest praca Władysława Podkowińskiego. To ostatnie dzieło artysty, nieukończone. Marsz żałobny Chopina. Inspirowany wierszem Kornela Ujejskiego, spełniał założenia symbolizmu, założenia synestezji, równoczesnego odbioru doznań wizualnych, muzycznych i poetyckich.
żałobny kondukt niosący ciało ukochanej, przedstawiony w białej mgławicy, został skontrastowany z rozpaczonym mężczyzną, pogrążonym w ciemnościach złowrogiego pejzażu. Artysta uzyskał niezwykłą ekspresję cierpienia. Przyjaciel Podkowińskiego, Józef Pankiewicz, przeżywał fascynację symbolizmu. Maluje nokturny o ciemnym, monochromatycznym kolorycie. Rynek Starego Miasta w Warszawie nocą. To uroczy obraz, przedstawia nocną atmosferę starówki. Dorożka nocą. W tym obrazie artysta dla wzmocnienia dramaturgii i nastroju przedstawia miejską scenę po deszczu. W wielkiej skali walorowej wprowadza dyskretnie całą paletę ciepłych i zimnych kolorów, doświadczeń impresjonizmu. Łabędzie w Ogrodzie Saskim, niezwykły noktur o ciekawej gradacji tonów. Przez nocne sfumato formy stają się odbiciem emocjonalnych stanów artysty. Podobny w nastroju jest bajecznie namalowany łabędzie czarne w Ogrodzie Saskim. Zanikające w mroku formy i blask odbić świetlnych tworzą melancholijny nastrój, typowy dla dekadenckich postaw końca wieku. Park w Dubaju na Polesiu to niezwykły, nastrojowy, nokturnowy pejzaż, bardzo subtelnie namalowany. Te nokturny Pankiewicza należą do najwybitniejszych arcydzieł polskiego symbolizmu. Ferdynand Ruszczyc, psycholog pejzażu, często przedstawia naturę nocą lub o zmierzchu. Młyn nocą, mój ulubiony, to bardzo intensywny obraz, gdzie artysta stosuje perspektywę z lotu ptaka, poszerzając horyzont widzenia. Ta metoda przedstawiania przestrzeni w obrazie będzie charakterystyczną dla jego kompozycji pejzażowych. Z brzegu Wilejki, o podobnej kompozycji, magicznie namalowany, wieczorny pejzaż, a świeci pięknym kolorytem i ciekawymi fakturami pieniącej się rzeki. Jasne i ciemne formy poukładał wręcz w abstrakcyjną mozaikę. Wieczór Wilejka, bardzo nastrojowy, o ciepłej atmosferze i ograniczonej palecie, bardzo charakterystyczny dla tego artysty. Noc księżycowa na brzegu morza to obraz o silnej dramaturgii, malowany grubą, dekoracyjną fakturą, która podkreśla surowość i potęgę natury. Nokturn to nocne przedstawienie portu. Nieśmiałe odbicia światła księżycowego tworzą atmosferę nostalgii. Zapraszam Państwa do odwiedzin polskich muzeów, skarbnicy naszej narodowej historii. Dziękuję Państwu za uwagę. Do miłego! A oto najnowsze wiadomości ze świata kultury, przygotowane i prezentowane przez Krzysztofa Jasińskiego, czasowo przebywającego w Polsce. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Przed kilkoma dniami świat obiegła smutna informacja o śmierci jednej z najpopularniejszych współczesnych wokalistek, królowej rock'n'rolla Tiny Turner. Urodziła się w 1939 roku w amerykańskim stanie Tennessee. Od dziecka wykonywała klasykę gospel, zaczynając od śpiewania w chórkach. W rytm-bluesowych klubach St. Louis poznała Ike'a Turnera, pianistę i gitarzystę uważanego za jednego z prekursorów współczesnej muzyki rockowej. Ich muzyczno-partnerski związek w latach 60. i 70. zaowocował zdobyciem popularności nie tylko w USA, ale i w Wielkiej Brytanii. Po nagłośnionym przez media ciągnącym się 4 lata rozwodzie, w 1983 roku Tina wydała solową płytę Private Dancer z tytułowym utworem autorstwa Mike'a Knopflera, który odniósł ogólnoświatowy sukces, przekraczając liczbę 20 milionów sprzedanych egzemplarzy. W sumie nagrała 10 studyjnych i kilka koncertowych płyt, których sprzedała ponad 150 milionów na całym świecie, zdobywając 8 nagród Grammy. Jej występ w 1988 roku w Rio de Janeiro przyciągnął 180 tysięcy ludzi, co pozostaje jedną z największych widowni koncertowych dla jednego wykonawcy. Z życia publicznego wycofała się w 2009 roku po pożegnalnym tournée Tina Life in Concert Tour. Odeszła po długiej chorobie w wieku 83 lat w swoim domu w Küsnacht, niedaleko Zurichu w Szwajcarii.
Znamy już laureata Złotej Palmy Filmowego Festiwalu w Cannes. Wśród nagrodzonych jest również polski akcent. 76. Festiwal Filmowy w Cannes zakończył się ceremonią, podczas której wręczono nagrody. Galę poprowadziła w tym roku włosko-francuska aktorka Chiara Mastroianni, prywatnie córka Catherine Deneuve i Marcela Mastroianniego. Złotą Palmą został uhonorowany film Anatomy of a Fall francuskiej reżyserki Justine Triet. To opowieść o kobiecie, która zostaje oskarżona o zabójstwo męża. Natomiast nagrodę Grand Prix festiwalu otrzymał zrealizowany w kooprodukcji brytyjsko-polskiej film The Zone of Interest Jonathana Glazera. To produkcja o niemieckim zbrodniarzu Rudolfie Hessie, komendancie obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Film, współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, jest inspirowany powieścią Martina Amisa pod tym samym tytułem i skupia się na historii autentycznej postaci komendanta oraz jego rodziny, których dom znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie obozu. Autorem zdjęć do tego obrazu jest Łukasz Żala, dwukrotnie nominowany do Oscara za pracę przy Idzie i Zimnej Wojnie Pawła Pawlikowskiego. Rok Mikołaja Kopernika trwa, a wraz z nim liczne wydarzenia i atrakcje organizowane przez Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Jednym z nich jest światowa premiera musicalu Kopernik, która odbyła się 20 i 21 maja na dziedzińcu Wzgórza Katedralnego. Spektakl realizuje Opera Krakowska, a do współpracy zaproszono czołowych polskich twórców. Libretto stworzyła popularna pisarka Aubena Grabowska. Teksty piosenek wyszły spod pióra specjalisty od polskiej i światowej muzyki musicalowej Daniela Wyszogrodzkiego. Samą muzykę skomponował doskonały Tomasz Szymuś, a całość reżyseruje Jakub Szydłowski. Losy wielkiego uczonego, obfitujące w wiele dramatycznych wydarzeń, to zdaniem autorów i realizatorów tego przedsięwzięcia gotowy materiał na musical. Nie chcemy zdejmować Kopernika z cokołu, ale pozwolimy mu na chwilę odłożyć przyrządy astronomiczne i przemówić do nas językiem, który trafia do umysłów i serc, tłumaczą twórcy. Fromborg, a dokładnie Wzgórze Katedralne, to idealne miejsce na tego typu premierę. Miejsce, w którym Kopernik spędził większość swojego życia, gdzie powstało jego wielkie dzieło De Revolutionibus Orbium Celestium, gdzie zmarł i gdzie został pochowany. Rozbitą gitarę Kurta Cobaina sprzedano na aukcji w Nowym Jorku za zawrotną kwotę ponad 600 tysięcy dolarów. Legenda genialnego rockmana i frontmana Nirwany zadziałała na tyle mocno, że anonimowy nabywca zapłacił 10-krotnie więcej niż oczekiwano na początku aukcji. Kurt Cobain, który wraz z Nirwaną stworzył nową jakość na scenie rockowej, znany był z impulsywnych reakcji. Gitarę zniszczył, gdy zespół pracował nad swoim przełomowym albumem Nevermind na początku lat 90. Instrument został złożony, ale nie nadaje się już do gry. Gitara jest sygnowana srebrnym flamastrem przez wszystkich trzech członków zespołu. Zawiera również czuły napis Cobaina dla jego przyjaciela i muzycznego współpracownika Marka Langegana, który zmarł w zeszłym roku. Zniszczona gitara legendy rocka za 600 tysięcy dolarów nie przesądza o ustanowieniu aukcyjnego rekordu. Dwa lata temu gitara akustyczna, której Cobain użył podczas swojego słynnego występu MTV Unplugged pod koniec 1993 roku, została sprzedana za zawrotne 6 milionów dolarów. Warto dodać, że trzydniowa wyprzedaż w Julian's Auctions obejmuje również pamiątki po innych legendach muzyki, w tym Elvisie Presleyu, Freddie Mercurym, Janet Jackson i Dolly Parton. I tą muzyczno-aukcyjną informacją żegnam się z Państwem, mając nadzieję na kolejne spotkanie za tydzień. Do zobaczenia. Zamiast się spieszyć, możesz spokojnie wypić filiżankę ulubionej herbaty. Usługa Deposit Anywhere w naszej Credit Union pozwala na wpłatę czeków przez smartfon. Zaloguj się do Mobile Banking, zrób zdjęcie czeku i wyślij. Elektronicznie wysłany czek wpłynie szybko i bezpiecznie na Twoje konto. Deposit Anywhere.
To wygodne wpłaty czeków przez telefon z każdego miejsca i o każdej porze. Więcej informacji na stronie internetowej naszej Credit Union. Położony w spokojnej dzielnicy Mississauga, dom seniora Wawel Villa oferuje doskonałą, profesjonalną opiekę oraz pielęgnuje polskie tradycje. Mieszkańcy znajdują tu serdeczną, rodzinną atmosferę, łącznie z domową, polsko-kanadyjską kuchnią. Pokoje różnej wielkości, całodobowa opieka pielęgniarska, wizyty lekarzy, zajęcia rekreacyjne, język polski i angielski. Jesień życia to nie znaczy samotność. Może być naprawdę długa, pogodna i szczęśliwa. Dom seniora Wawel Villa, Mississauga. Karta Credit Union działa nawet na British Virgin Islands. Pieniążki prosto z Credit Union. Biała! Rediscover the joy of travel again soon with Viaggio.com. Great deals and locations. Traveling around the world is easy. Get the best price. Visit today Viaggio. Viaggio.com. Technologia rozwija się w zawrotnym tempie. Niezwykła szybkość i wydajność komputerów sprawiła, że dzisiejsza bankowość jest łatwiejsza w obsłudze niż kiedykolwiek. Niestety, żadna technologia nie jest w 100% niezawodna. Dlatego Polish Credit Union używa najlepszych systemów zabezpieczeń, aby Twoje konto działało bezawaryjnie i było w pełni chronione przed jakąkolwiek ingerencją z zewnątrz. A więc śpij spokojnie. Bezpieczeństwo Twojego konta jest w najlepszych rękach. Polish Credit Union. To ma sens. W maju tego roku zarejestrowaliśmy kilka ważnych wydarzeń polonijnych. Dziś przedstawimy Państwu sprawozdanie z obchodów 25-lecia istnienia parafii świętego Eugeniusza de Mazenod w Brampton, które odbyły się w niedzielę 14 maja. Obchody srebrnego jubileuszu parafii rozpoczęto uroczystą mszą świętą we wciąż podziwianym za oryginalne rozwiązania architektoniczne kościele parafialnym konsekrowanym w maju 2011 roku przez byłego arcybiskupa archidiecezji Toronto, kardynała Thomasa Collinsa. W wypełnionej wiernymi świątyni koncelebrowanej mszy świętej przewodniczył arcybiskup archidiecezji Toronto Francis Leo w asyście biskupa pomocniczego Ivana Camilleri oraz 20 kapłanów ze zgromadzenia misjonarzy oblatów Marii Niepokalanej, wśród których byli ojcowie prowincjał Alfred Grzępa, prowincjał elekt Jacek Nosowicz, poprzedni proboszczowie parafii Adam Filas i Wojciech Błach oraz obecny proboszcz Wojciech Kurzydło, przewodniczący konferencji polskich księży na wschodnią Kanadę ojciec Janusz Błażejak, ojciec Jan Wądołowski, ojciec Marian Gil i wikariusze parafii ojcowie Paweł Pilarczyk i Marcin Mironiuk. Oprócz licznych parafian, w tym członków zakonów rycerzy Kolumba i świętego Jana Pawła II, Związku Podhalan w Kanadzie, zespołów parafialnych czy harcerek i harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego w Kanadzie, w tej wyjątkowej mszy świętej uczestniczyły siostry zakonne ze Zgromadzenia Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii w Kanadzie wraz z matką generalną Ewą Kaczmarek i zaproszeni goście. Konsul generalna Polski w Toronto Małgorzata Pszczółkowska, była mer Brampton Susan Fennell oraz członkowie Rady Dyrektorów i Zarządu Credit Union Świętego Stanisława Świętego Kazimierza na czele z przewodniczącym Rady Michałem Kasprzakiem. Po mszy świętej w sąsiadującej z kościołem sali bankietowej Millennium Gardens odbyło się uroczyste przyjęcie z udziałem wielu parafian uczestniczących w Eucharystii kapłanów, do których dołączył dyrektor centrali Radia Maryja w Kanadzie, ojciec Jacek Cydzik, sióstr zakonnych, wspomnianych wcześniej gości honorowych oraz autora projektu kościoła świętego Eugeniusza de Mazenod, architekta Stanisława Szaflarskiego Dziany. W części oficjalnej spotkania prowadzonego przez Ewę Folaro i Michaela Lucińskiego zaprezentowano otrzymany z Watykanu dokument z błogosławieństwem apostolskim ojca świętego Franciszka udzielonym z okazji jubileuszu parafii proboszczowi ojcu Wojciechowi Kurzydło i wszystkim parafianom. Zgromadzeni obejrzeli także tzw. slideshow, czyli serię opatrzonych opisami zdjęć przybliżających ważne wydarzenia z historii parafii, jakie miały miejsce od jej założenia aż po dzień dzisiejszy. Autorami zdjęć niezwykle bogatej prezentacji wykonanej przez Beatę i Annę Jędrzejczak są Beata Jędrzejczak, Robert Rozowski i Walter Pracel. Odnotujmy więc kilka informacji przekazywanych zebranym podczas projekcji przez prowadzących uroczystość.
Pod koniec lat 80. ojciec Stanisław Bąk, ówczesny proboszcz parafii świętego Maksymiliana Kolbe w Mississadze, postanowił założyć w Brampton filię parafii, której posługę duszpasterską rozpoczęli misjonarze oblaci Marii Niepokalanej. Msze święte były przez dłuższy okres czasu sprawowane w wynajmowanych w tym celu kościołach. W 1997 roku, prawie 10 lat po założeniu filii, do Brampton sprowadzono obraz Matki Bożej Ludźmierskiej, ofiarowany przez powołanego na stanowisko proboszcza ojca Adama Filasa, a w tym samym roku powstał pomysł budowy nowego kościoła. I tak 21 maja 1998 roku na prywatnej audiencji w Rzymie ojciec święty Jan Paweł II poświęcił pochodzący z grobu świętego Piotra kamień węgielny pod nowy kościół, mówiąc: uczyńcie to dzieło milenijnym dziełem Polonii w Kanadzie. Po wybraniu lokalizacji i zakupie ziemi w styczniu 2001 roku, w listopadzie tego samego roku, jej poświęcenia dokonał ksiądz biskup Mateusz Ustrzycki z Hamilton. W październiku 2005 roku z udziałem mayor Brampton Susan Fennell odbyło się The Groundbreaking Ceremony, symbolicznie rozpoczynające długo oczekiwaną budowę świątyni, która ruszyła 29 czerwca 2007 roku. Po 4 latach, 22 maja 2011 roku, konsekracji, jak określił to ogromne przedsięwzięcie święty Jan Paweł II, milenijnego dzieła Polonii Kanadyjskiej, dokonał arcybiskup archidiecezji Toronto, kardynał Thomas Collins. Obecnie w parafii, do której należy 4,5 tysiąca rodzin, działa 25 grup parafialnych, m.in. grupy oazowe i modlitewne, grupy wspomagające funkcjonowanie kościoła, zespoły muzyczne, a do mszy świętych służy aż 70 ministrantów oraz wielu wolontariuszy. Dodajmy, że pierwszy proboszcz parafii, ojciec Adam Filas, pełnił swą posługę do roku 2015, następnie do roku 2020 proboszczem parafii był ojciec Wojciech Błach, a po nim proboszczwo obchodzącej swoje 25-lecie parafii objął ojciec Wojciech Kurzydło. Po przyjętej serdecznymi oklaskami projekcji kilku kapłanów i zaproszonych gości wygłosiło przemówienia okolicznościowe, a pan Krzysztof Pelszyński odczytał list z gratulacjami od prezydenta Polski Andrzeja Dudy, nadesłany przez sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Małgorzatę Paprocką. Posłuchajmy fragmentów interesujących wystąpień. Thank you very much to you, fathers, and thank you very much to everyone who's part of this wonderful community of the parish. For your dedication and your love, and most of all for your love for Jesus and our Mother Mary. So, thank you very much. Moi drodzy, teraz co ja powiem, to mogę sobie powiedzieć jako pierwszy wikary tej parafii. Moi drodzy, nie byłoby tej parafii i to muszę powiedzieć bardzo świadomie i głęboko, bez ojca Adama, który całe swoje serce tu włożył. I siostry Ewy Biniek, drugiej gwiazdy. Tego się nie da rozdzielić. Jak ja tutaj przyszedłem, to wyglądałem przy nich jak ten mały księżyc zachodzący. Dzisiaj trochę lepiej wyglądam, wiadomo. Już ten w pełni księżyc. Moi drodzy, wszyscy, którzy pracowali w tej parafii, wszyscy ojcowie, wszystkie siostry, naprawdę wielkie, wielkie Bóg zapłać z mojej strony, jako reprezentującego w tej chwili oblatów, za to, że oddali tyle swojej energii, siły, ducha. Bez tych wspaniałych ludzi nie byłoby nas dzisiaj tutaj, bo ta parafia by po prostu nie istniała. Jubileusz to nie koniec, tylko zaledwie mały etap, mały przystanek na dalszej drodze. Nasz ojciec założyciel, ojciec Ignacy, mówił, że nie ma granic ukochania sprawy Bożej wśród Polonii. Dlatego pragnę życzyć wszystkim, którzy tworzą tę wspólnotę parafialną, jeszcze większej miłości Boga i bliźniego. Niech Pan Jezus, którego tutaj adorujecie dzień i noc, będzie dla was wszystkich źródłem siły na drogach ziemskiego pielgrzymowania,
a Maryja, Pani Ludzimierska, niech się Wami wszystkimi opiekuje. Ja jako przedstawicielka sióstr misjonarek, przełożona sióstr misjonarek, których charyzmatem jest poświęcenie życia dla zbawienia polskich emigrantów, pragnę zapewnić wszystkich o naszej codziennej modlitwie w Waszych intencjach. My job was to hear if there was a hurdle or something that needed to be, managed. And we would say, whatever Father Adam needs, just make it so. That was the direction from the mayor. And, here we are today, 25 years, in a parish that attracts families from around the GTA and beyond. What a beautiful service. What a special memory. Thank you. Szanowni Państwo, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Andrzeja Dudy oraz własnym składam serdeczne gratulacje z okazji 25-lecia istnienia parafii świętego Eugeniusza de Mazenod w Brampton. Pozdrawiam wszystkich, którzy z wiarą i zaangażowaniem na co dzień tworzą tutejszą wspólnotę wiernych, a zarazem wspólnotę polską. Ten uroczysty jubileusz jest wydarzeniem ważnym w historii Kościoła w Kanadzie oraz licznej Polonii kanadyjskiej. Chciałbym podkreślić, że Credit Union, nasza Credit Union, nie istniałaby bez właśnie parafii, które są podstawową ostoją Polonii kanadyjskiej. Jako historyk, i rozmawiałem ze znajomym przy naszym stole, on urodzony tutaj, ja przyjechałem do Kanady mając 12 lat i podkreślaliśmy, że właśnie to parafie dały nam i przekazały nie tylko wiarę, ale właśnie polskość, polską tożsamość. I jak ważna jest właśnie roli parafii nie tylko teraz i dla przyszłych generacji, ale właśnie, żeby prowadzić nas na ten drugi świat, do Pana Boga, ale żeby wzmacniać właśnie tą wspólnotę naszą i żeby nas jednoczyły właśnie te parafie. Także bardzo duże Bóg zapłać na ręce ojców oblatów, sióstr, które prowadzą nas. Jest to niesamowita ostoja, ważna, ważna, podkreślająca część naszego rozwijania się. Także Bóg zapłać i na ręce ojca proboszcza chciałbym złożyć właśnie gratulacje. Bóg zapłać. Moi kochani, przez te wszystkie lata, przez 16 lat, kiedy byłem tutaj z wami, kiedy zmagaliśmy się wspólnie z tym wszystkim, co było przed nami, co gotowało nam życie na co dzień, ceniłem sobie zawsze ludzi, którzy mieli wielkie serce, zrozumienie, którzy byli posłuszni Kościołowi, także i właśnie w tym, co ja proponowałem, do czego zachęcałem i cośmy wspólnie osiągnęli. Ceniłem sobie i cenię tych wielkich ludzi, którzy stanęli na mojej drodze. Na zakończenie części oficjalnej uroczystości premierowego pokrojenia pięknego tortu jubileuszowego dokonał proboszcz Wojciech Kurzydło wspólnie z wikariuszami Pawłem Pilarczykiem i Marcinem Mironikiem. W części artystycznej spotkania wystąpili Dziecięcy Zespół Kropeczki, Zespoły Młodzieżowe Źródło i Hosanna oraz Zespół Góralski wraz z kapelą Pokolenie. Obejrzyjmy fragmenty wspaniale przyjętego programu, w którym zgodnie z zapowiedzią niektóre prezentowane utwory, pieśni i wiersze odnosiły się także do pewnych okresów 25 lat historii parafii świętego Eugeniusza de Mazenod. Wspomnijmy jeszcze, że niezwykle udaną, przebiegającą w serdecznym nastroju uroczystość zakończyła zabawa taneczna z popularnym zespołem Non-Stop Illusion.
Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa do odwiedzenia nowego biura naszej Credit Union, znajdującego się przy 377 Main Street East w Milton. Nasza nowa lokalizacja została wybrana specjalnie z myślą o tych z Państwa, którzy mieszkają na zachód od metropolii torontońskiej. Oferujemy szeroki zakres usług i gwarantujemy miłą, szybką i w pełni profesjonalną obsługę. Zapraszamy! Drukarnia Nova Printing w Mississadze oferuje pełny serwis od projektu do druku, wysoką jakość, krótkie terminy realizacji oraz konkurencyjne ceny. Telefon 905 281 32 31. Technologia rozwija się w zawrotnym tempie. Niezwykła szybkość i wydajność komputerów sprawiła, że dzisiejsza bankowość jest łatwiejsza w obsłudze niż kiedykolwiek. Niestety, żadna technologia nie jest w 100% niezawodna. Dlatego Polish Credit Union używa najlepszych systemów zabezpieczeń, aby Twoje konto działało bezawaryjnie i było w pełni chronione przed jakąkolwiek ingerencją z zewnątrz. A więc śpij spokojnie. Bezpieczeństwo Twojego konta jest w najlepszych rękach. Polish Credit Union. To ma sens. Polska Credit Union przedstawia swoją najnowszą ofertę. Kredyty dla rolników. Jeśli planujesz rozwój i unowocześnienie swojego gospodarstwa rolnego, zakup nowych maszyn, zwierząt lub innych rzeczy, to skontaktuj się z nami. Poszczegółowe informacje zadzwoń na podany numer albo odwiedź naszą stronę internetową. Polonijno-Kanadyjski Instytut Studiów Historycznych zaprasza na pierwszą w Kanadzie projekcję filmu dokumentalnego pod tytułem Harcerz nr 1 – Rzecz o Andrzeju Małkowskim, która odbędzie się w niedzielę 4 czerwca o godzinie 12.30 w sali parafialnej kościoła świętego Stanisława Kostki przy 12 Denison Avenue w Toronto. Druh Andrzej Małkowski, założyciel polskiego skautingu, w czasie I wojny światowej przebywał w Kanadzie, gdzie w 1917 roku brał udział w zajęciach pierwszej klasy szkoły oficerskiej przy Uniwersytecie w Toronto, której absolwenci kierowani byli do centrów rekrutacyjnych oraz wojskowego obozu szkoleniowego imienia Tadeusza Kościuszki w Niagara-on-the-Lake. Podczas swego pobytu w Toronto Druh Andrzej prawie codziennie uczestniczył w nabożeństwach w kościele świętego Stanisława Kostki. Realizatorami powstałego w Polsce filmu są Adam Turula i Maria Wilgus. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Ottawie oraz Okręg Niagara Kongresu Polonii Kanadyjskiej zapraszają Państwa do udziału w organizowanym z okazji 150. rocznicy urodzin generała Józefa Hallera Biegu Hallerów, który odbędzie się w sobotę 10 czerwca w godzinach od 7.30 do 1.00 po południu w Niagara-on-the-Lake. Szczegóły dotyczące rejestracji w tym niezwykle ciekawym wydarzeniu, którego jednym ze sponsorów jest Credit Union Świętego Stanisława Świętego Kazimierza, można uzyskać pod podanym na ekranie adresem e-mailowym. Zarząd Okręgu Niagara Kongresu Polonii Kanadyjskiej zaprasza na doroczną 104. pielgrzymkę do cmentarza żołnierzy Błękitnej Armii generała Józefa Hallera w Niagara-on-the-Lake. Uroczystość odbędzie się w niedzielę 11 czerwca o godzinie 12.15. Po uroczystości organizatorzy zapraszają do budynku Stowarzyszenia Polsko-Kanadyjskiego przy 43 Facer Street w St. Catharines, gdzie będzie można nabyć wspaniałe polskie potrawy. I to wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym wydaniu programu naszej Credit Union. Żegnając się, życzę Państwu udanego weekendu oraz dużo zdrowia. Do zobaczenia.